pojedynku na gołe pięści. I jak do wszystkich pytanie, czy to będzie twoja pierwsza walka na gołe pięści, legalna lub nielegalna? First without gloves legal, but if somebody thinks here I never punched a guy with my bare fist or never or received a bare fist in my face, he's fucking nuts, you know. So this is the first time I fight legally. Yeah, I'm well prepared, and the main thing is to win. I don't know how, whatever it takes, I have to win this shit. So if I have to break my both hands, I'll fucking do it. I don't fucking care. So the main goal is to win. To będzie pierwsza moja legalna walka na gołe pięści, ale jeśli ktoś przypuszcza, że ja nikogo nigdy nie, że Vaso nikogo nigdy nie uderzył gołą pięścią albo sam nie dostał gołą pięścią w głowę, to jest popieprzony. Najważniejsze dla Vaso jest to, żeby jutro wygrać i nie ma dla niego znaczenia, w jaki sposób to zrobi. Jeśli będzie trzeba, to połamie sobie wszystkie kości, dłoni, ale sięgnie po to zwycięstwo. Vaso, po pierwsze, to witamy w Polsce ponownie, a moje pytanie brzmi, z tego, co mówiłeś, dowiedziałeś się o walce podczas ostatniego KSW, kiedy walczył twój przyjaciel Joker. Powiedz nam, jak to wyglądało tutaj od kuchni, czy długo zastanawiałeś się, czy taką ofertę przyjąć, czy było to po prostu dla ciebie oczywiste, że bierzesz i walczysz? Thanks for the nice welcome in Poland. Like always, I've been in like 15 cities in Poland. I fought a lot of Polish guys, so I like Poland. The question was, when Joker finished his fight with Materla, last KSW, I met Wojtslav and I asked him, when is this Genesis? Why the hell am I not called? And he told me, if you want to fight, we can make it happen. For the next event, I said, no, I want this event. So we make a deal pretty quick, no problem. Po pierwsze, bardzo dziękuję za gorące przywitanie. Jestem chyba już 15 miasto, w którym będę się bił w Polsce. Walczyłem już z całą masą polskich zawodników i bardzo się cieszę, że tu mogę być. A co do podpisania walki, no to wyglądało to w ten sposób, że mój przyjaciel Joker bił się na ostatniej gali KSW. Podszedłem do Wojsława, który jest matchmakerem KSW po gali, i zapytałem, kiedy jest gala Genesis i dlaczego, kurczę, pieczone, nie mam je na tej rozpisce. Woju powiedział, że jak najbardziej, jeśli chcesz, to zorganizujemy ci walkę na kolejnym wydarzeniu, a Vaso powiedział, nie, ja chcę się bić teraz. No i tak doszło do podpisania tej walki. No właśnie, Vaso mówił dużo wcześniej, że on by się chciał bić w formule Bernacle. Czemu dopiero Genesis? Nie miał innych propozycji z innych organizacji? This is a long time dream of mine to fight legally with no gloves. And when it's boxing with elbows like these rules, it's much easier to prepare. I always wanted to try it. And why Poland? I love Poland. I don't have to make visa for England, you know, a lot of problems. And when I saw KSW making this Genesis thing, I mean, come on, this is my thing. Yes, of course, I had a lot of offers for bare knuckle in England, BKB, but I didn't have time because I used to fight every other month in MMA. I didn't have the time to go get the visa, to go prepare fight, you know, so this was perfect for me. Miałem ofertę chociażby z bare knuckle boxing, żeby walczyć w Anglii, ale przede wszystkim to, co zadecydowało, że chcę tutaj, że zawalczę tu w Polsce na Genesis, to jest to, że nie musiałem się martwić o żadne wizy, o żadne jakieś przygotowania, po prostu mogę tu przyjechać w każdej chwili. No i właśnie miałem walki co miesiąc, no jak to Vaso, więc zupełnie po prostu nie miałem czasu, żeby to wszystko ogarnąć, a tu bez problemu się wszystko udało, dlatego się bardzo cieszę, że to jest ta gala, że to jest ta walka tutaj na Genesis. Wiem też, że Vaso zawsze marzył o UFC, ale skoro bare knuckle podbija świat, to może on zostanie tutaj, na pewno się sprawdzi. Jak do tego podchodzi? Oh yeah, definitely. Fuck the UFC. My plan is to, after this one, get back to MMA, of course. And Genesis, next Genesis, I'm willing to fight. If everything goes by plan in Friday. So my plan is one or two bare knuckle fights a year, and rest of the months I do MMA.
O tak, to znakomity pomysł, żeby zostać gwiazdą, gwiazdą walk na gołe pięści. Waso powiedział pieprzyć UFC, tak, teraz idziemy w takie starcia i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z jego planem i w piątek będzie tak, jak sobie zamarzył, no to chciałby robić 2-3 walki na gołe pięści do roku, a w pozostałe miesiące walczyć w MMA. Nie boisz się tego, że się zbyt mocno porozbija? No i jak ta walka się jutro zakończy, bo my czekamy na nokaut oczywiście. If I was afraid, I wouldn't be here. That's first thing. Second thing, I don't have the mindset like other fighters or other people. I just don't give a fuck. I have to have that mindset. I have to come here and prepare for the worst, and that's it. For the fight, I just want to get a win. If I knock him out, if I go to a decision, bloody decision, 3 rounds, I don't give a fuck. You know, I just, whatever it takes, I have to win this shit. Jeśli Waso by się bał, to by go tutaj nie było i mówi o tym, że ma zupełnie inne nastawienie niż wszyscy pozostali zawodnicy. Jego nastawienie wygląda w ten sposób, że ma po prostu wywalone na jakiekolwiek obrażenia i na to, co może się stać w walce i to jest jego podejście, dlatego ta jego kariera tak wygląda, jak wygląda. A jeśli chodzi o wynik walki, to dla niego najważniejsze jest to, żeby wygrać ten pojedynek. Jeśli to będzie nokaut, to super. Jeśli będzie to decyzja po 3-rundowej krwawej wojnie, to też ekstra. Najważniejsze jest zwycięstwo. Sam zawsze opowiadasz, że lubisz walczyć jak najczęściej i chcesz toczyć jak najwięcej pojedynków. Czy obecna sytuacja na świecie dużo pokrzyżowała twoich planów? Yeah, definitely. Like this year I just only had one fight, so that's like a big problem for me. Not financially or nothing like that. I have sponsors, I have my own club and everything, but I can stand myself. I can sometimes when I wake up, I can look myself in fucking mirror. I want to punch somebody, you know, and I have a big problem. So this is perfect for me. Tak, pandemia to bez wątpienia duży problem, nie ze względów finansowych, ani ze względów głównie nie ze względów finansowych, bo Waso ma sponsorów, ma swój klub, ale ze względu na to, że on uwielbia walczyć, w tym roku walczył tylko raz i czasami ma tak, że po prostu nie może znieść już swojego towarzystwa i budzi się w nocy, patrzy w lustro i ma ochotę w nie przypieprzyć, bo ma ochotę po prostu kogoś uderzyć i to go frustruje, że nie może walczyć. Czy tak długa przerwa spowoduje, że będziesz zardzewiały, bo wcześniej walczyłeś cały czas, czy jednak spowoduje, że będziesz dużo lepiej przygotowany niż zazwyczaj? Actually, I don't. I think I'm gonna be pretty good at this, you know, because it's limited. As Josh Barnett said, it's like 20% of a fight, you know, just hands and just elbows, a little bit of clinch. I mean, it's much, much easier to prepare for this. I think I'm very tough. I think I punch very strong, and I think I'm fucking bored to do this shit, you know. Tak naprawdę to nie przejmuję się tym, bo tak jak powiedział Josh Barnett, to jest trochę tak, że ta walka to jest 20%. Takiej całej walki, no i Waso ma wrażenie, że jest po prostu stworzony do takiej walki, do walki w klinczu, do walki na pięści i łokcie. Ma to dobre, jest bardzo silny i też ma mocne uderzenia, więc jest przekonany o tym, że to jest właśnie ta formuła, w której sprawdzi się najlepiej. Czy Waso widział, jak Dariusz Rutkiewicz wygrał Krwawy Sport i czy zrobił to na nim wrażenie, jeżeli oczywiście oglądał? Yes, I saw the fight. I think he won by KO. I saw a few kickboxing fights, few Muay Thai fights. Tough guy. He's gonna come to fight. No problem. I don't give a fuck, you know. I'll fight anybody. Tak, oglądałem tę walkę, jedną walkę. Just one. I think it was the final or something. Oglądałem walkę Waso finałową na Krwawym Sporcie, widział, że wygrał przez nokaut, oglądał też kilka jego walk kickbokserskich i jest oczywiście twardym i mocnym gościem, ale Waso to nie obchodzi, bo on jest przygotowany na wszystko i przychodzi walczyć. Norman Park zaproponował walkę na gołe pięści na drugiej gali Genesis z Marcinem Wrzoskiem. Marcin Wrzosek przyjął wyzwanie, więc na początku chciałbym zapytać jego opinii, kto jest faworytem w takim starciu na gołe pięści, no bo jest to rewanż za walkę w formule MMA. Kto jest jego faworytem w walce, w tym rewanżu, na gołe pięści? Yeah, if they fight under these rules, no gloves, I think Zombie wins. I think Park talks a lot of shit, but he can't back it up, you know. He's gonna fight everybody and then he doesn't want to fight welterweight, but he's too fat to fight it lightweight, you know. He talks a lot of shit and can't back it up, so I go with the Zombie.
Myślę, że w takiej walce wygrałby zombie, bo Norman Park dużo gada, ale nie jest człowiekiem, który potem w wielu słowach potrafi to nadrobić potem w klatce i udowodnić swoją wartość, bo jest za gruby, żeby walczyć w kategorii do 70 kg, więc walczy w kategorii półśredniej i no generalnie dużo gada, a mało robi potem w walce. I ostatnie pytanie, czy myślisz, że poradziłbyś sobie w walce na gołej pięści z Borysem Mańkowskim? Oh yeah, absolutely. O tak, jak najbardziej. Boris is too nice to fight in bare-knuckle, I think. Ale Boris jest za miłym człowiekiem, żeby mierzyć się na gołe pięści. Thank you. Ola, czy widziałaś, jak wyglądała twarz Artioma Łobowa po jednej z walk na gołe pięści? Nie oglądam walk na gołe pięści. To dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w czymś takim, co brzmi, powiedzmy, tak wiesz, no trochę złowrogo? Troszkę tak. Wszyscy mi cały czas o tym mówią i pytają o tą kontuzjogenność, ale ja jestem dobrej myśli, a walkę wzięłam tak w przepływie impulsu, bardzo spontaniczna decyzja i tak naprawdę dopiero na drugi dzień podczas treningu zdałam sobie sprawę, co ja zrobiłam. A to możesz powiedzieć, co takiego stało się na tym treningu? Właściwie to nic takiego, po prostu rozpoczęłam od razu proces utwardzania kostek. No i jak on wygląda, jakbyś mogła opowiedzieć? Jest to bardzo niemiłe i nie polecam generalnie nikomu. Jakby już sam plank na wyprostowanych rękach, na pięściach, na betonie, który, nie wiem, to ćwiczenie trwa 15-20 sekund, już jest naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemne. Czyli rozumiem, że teraz tak naprawdę to już same przyjemności, nie? Chciałabym to powiedzieć. Znamy cię, Olu, między innymi z KSW, ale czy może zostaniesz w Genesis na dłużej? Jak ci się w ogóle podobają takie walki? Bo mimo wszystko musiałaś chyba oglądać kilka tego typu walk na gołe pięści. Tak, oczywiście oglądałam Wotorę, oglądałam również Gromdę, ale gwarantuję wam, że jestem tutaj pierwszy, ostatni raz. Powiedz proszę, na ile się cieszysz z tego, że możesz używać tutaj jedynie albo aż łokci i nie używając nóg kopnięć, bo wiem, że te kolana często w treningu używasz. Tak, zgadza się. Właściwie, kurczę, wydaje mi się, że dzięki temu, że są same ręce, dodatkowo nie ma rękawic, więc ręce może nie będą tak puchły, więc nie będzie to tak wymagający kondycyjnie pojedynek, jak w przypadku MMA. Ola, to ja mam takie pytanko, bo ta granica generalnie troszeczkę, coraz mocniej, nawet nie troszeczkę, się przesuwa. Już MMA jest sportem i to z nami zostaje na pewno do końca, natomiast no, są walki na gołe pięści, zmieniane są dodawane nogi, jest parter odejmowane, zmiana klatka, ring, arena, wszystko już widzieliśmy chyba. No ale ta granica jest coraz mocniej przesuwana przez różnych organizatorów, też tych prosportowych organizacji. Ja bym się chciał zapytać, czy według ciebie to nie jest przesada, że do klatki ma wejść kobieta z mężczyzną? Tak naprawdę parę lat temu, jak zaczynaliśmy robić MMA, to też była kontrowersja. Także najpierw był boks, jak pojawiło się MMA, to również wszyscy na to krzywo patrzyli. Myślę, że jest to po prostu kwestia przyzwyczajenia. Ale no faktycznie, jeżeli chodzi o walkę mężczyzny z kobietą, no to jest jednak biologia i tego nie oszukamy. Ola, powiedz, bo mnie jeszcze zastanawia jedna rzecz. Po pierwszym treningu powiedziałaś, Jezu, co zrobiłam, a co na to twój trener Robert Jocz? A to jesteś niepoinformowany, bo trenuję już od września w Czerwonym Smoku w Poznaniu. Dobrze, to co na to Bartosz Jezierski? Bartosz Jezierski, najpierw zapytałam też jego o zdanie. Jakby nie jest zwolennikiem walk na gołe pięści, ale powiedział, że decyzja należy do mnie. To już może na koniec jestem ciekaw, czy jest jakieś nazwisko, jakaś rywalka, z którą chciałabyś się zmierzyć właśnie w formule na gołe pięści? Nie, totalnie o tym nie myślałam. Dostałam od razu propozycję na walkę z Moniką Porażyńską i tyle. A co o niej powiesz, bo to kickbokserka?
Tak, oglądałam jej walki, także znałam ją, Monikę, dużo wcześniej. Kojarzę ją z Fenu, z LFN, także te walki oglądałam na bieżąco, ale to już było dawno, ładnych parę lat temu. Także nie wiem, na pewno jest taką bardzo zwariowaną osobą. Dziękuję. Bardzo. Dobry. Dzień dobry. Co cię przekonało do wzięcia udziału w Genesis? Co mnie przekonało? Chęć rywalizacji, na pewno adrenalina. Pracodawca jest bardzo dobrze znany. Także przeciwnik też jest znany, też jest sportowym wyzwaniem. Także dużo warunków zostało spełnionych. Bardzo się cieszę, że tu jestem i że będę walczył. Jak wyglądały przygotowania do tej walki? Czy dużo inaczej przygotowuje się z twojej perspektywy doświadczonego zawodnika do właśnie walki na gołe pięści i łokcie? Czy to jest podobne do tych przygotowań pod stójkowe sporty, nazwijmy to? Na pewno nie kopałem. Także tak, ale założyłem też buty bokserskie, to też druga różnica. A oprócz tego to za wiele się nie zmieniło. Tak, traktuję to jako sportową rywalizację, tylko po prostu nie ma rękawic, ale przygotowałem się, na pewno parę takich, że tak powiem, aspektów się w przygotowaniach zmieniło, ale bardziej się koncentrowałem na tym, co mam dobre i wykorzystać to do maksimum, a potem koncentrowałem się na tym, co wychodzi mi trochę gorzej i dopracować to do końca. Będzie jutro nokaut? Nigdy się nie nastawiam na nokaut, także już tyle lat trenuję, tyle lat walczę, że nie zakładam z góry czegoś, co może się nie wydarzyć. Nie? Biorę pod uwagę, że walka może toczyć pełen dystans, a jeżeli będzie okazja do skończenia jej przed czasem, to na pewno ją wykorzystam. Zakładając, że jutro walka potoczy się z powodzeniem dla ciebie, czy ty zamierzasz kontynuować taką przygodę, przeplatać swoje starty właśnie startami na gołe pięści, czy to raczej traktujesz jako przygodę, jednorazowy wyskok, forma zarobienia dobrych pieniędzy i po prostu sprawdzenia się w nowej dyscyplinie? Nie wiem. Zobaczymy po walce. Także mówię, na dzień dzisiejszy skupiam się na jutrze. Zobaczymy po walce, także... i to chyba tyle. Ja nigdy niczego nie zakładam. Nie zakładam. Po prostu skupiam się na robocie. Robota jest w piątek. Zobaczymy po walce, co dalej. Powiedziałeś, że dużo nie zmieniałeś w swoich przygotowaniach do walki. To powiedz, czy Tomka Sarere udało ci się odwiedzić? Tomek będzie w narożniku. Także tak. Tym razem się nie udało, bo koncentrowałem się na przygotowaniach w swoim klubie i tak dalej, ale mamy kontakt oczywiście telefoniczny i tak dalej, także jakieś tam rady od niego też wysłuchałem, ale tuż przed jakby tam zaciągnięciem mnie tutaj do okrętu Genesis, trenowałem u niego na obozie, byłem u Tomka Sarary, także można powiedzieć, że trochę razem trenowaliśmy przed walką. Bartosz, jak tak patrzę na ciebie, to nie jest tajemnicą, że masz za sobą doświadczenie dość duże w takich miejscach, gdzie walka na pięści na pewno się odbywa tam w pierwszej kolejności, więc to na pewno cię trochę promuje przed tym pojedynkiem. Czy uważasz, że to jest doświadczenie na wagę złota? W sensie, czy chodzi ci o to, że mam doświadczenie gdzieś w walkach na gołe pięści w sensie sportowych, czy w sensie niesportowych? Czy wyglądam na takie szuka zaczepki? Nie, powiem wam szczerze, nie biłem się już wiele, wiele lat, także nie. Z reguły jestem taki straszny, że wystarczy, że spojrzę. Nie? Jest koniec. Nie? Albo wysyłam moją narzeczoną i ona robi robotę. To w związku z tym mam pytanie, co bardziej boli, przyjęcie ciosu czy jego zadanie? Mówię oczywiście o gołych pięściach. Przyjęcie, gdzie? Na pewno zadanie mniej. Wydawałeś się szalenie pewny siebie, kiedy mieliście stare down. Co widziałeś w oczach rywala? Też czułeś tę pewność? Tak się wydawałem? Szalenie pewny? O Jezu. Tak. O, to dobry zadanie. Dobrze. A co widziałem? Słuchajcie, spojrzeliśmy sobie w oczy. Znamy się dobrze, także...
Ja jestem pewny, dobrze przygotowany, zamierzam się jutro dobrze zaprezentować. To samo oczekuję od mojego rywala. Tak jak wspomnieliśmy już wielokrotnie przed tą walką, chcę, żeby to była walka wieczoru. Oczywiście z całym uznaniem do Marcina i innych zawodników, ale chciałbym, żeby po tej walce internet eksplodował, nie? Z nagraniem tej walki. Patrzę na twoje śródręcze prawej ręki i zastanawiam się, czy to jest od pompek na betonie, czy właśnie od innych uderzeń. Powiem szczerze, że te blizny już mam długo, także wiadomo, trochę się teraz uwydaczniły też. Też po prostu tak mi się na moim ciele, na moim korze skórzy dość wyraźnie się te blizny tak zabliźniają, że to widać z daleka, ale tak, mam to już wiele lat, także zaczynałem od tradycyjnych sportów walki, gdzie pompki na betonie były czymś normalnym, także no nie jest to dla mnie coś jakieś nowym, ale no mówię, no ale no mam nadzieję, że więcej blizn nie będzie. A powiedz, czy cieszysz się, że zawalczysz jutro, bo zawsze wiedzieliśmy, że gdzieś ty jesteś fajterem, ale jeżeli chodzi o oczekiwania finansowe, to nigdy K1 czy dyscyplina Muay Thai nie była tak opłacalna. Tutaj chyba masz możliwość po prostu zarobienia fajnych pieniędzy. Nie no, na pewno, słuchajcie, no gdyby ten warunek nie został spełniony, to bym tu nie siedział na tym krzesełku i nie rozmawiał z wami, nie? Nie to, że was nie lubię czy coś, a to też akurat prawda. Ale nie, no słuchajcie, warunek został spełniony. Jest pracodawca, jest pracownik, ale też ja lubię walczyć, nie? Ja jest moje życie, także ja bardzo się cieszę z nowej, tak jakby z nowego jakiegoś tutaj zdobycia nowego szczytu, pokazania się, także nie mogę się już doczekać jutra, także. Naprawdę, bardzo się cieszę, że tu jestem. Fajnie, że Maciej Kawulski, organizacja Genesis, wpadła na taki pomysł, żeby zorganizować taką galę. Bartosz, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Polsat Sport, Marcin, 105 kg, twój rywal 10 kg więcej. W tym pojedynku to będzie miało znaczenie, czy w tej formule waga nie ma specjalnie znaczenia? Znaczy, dzień dobry, nie 10 kg, bo wczoraj, dzisiaj rano na oficjalnym ważeniu, rano, naczczo, miałem 105,2, w tej chwili jak wszedłem miałem 106,5, a mój przeciwnik miał dzisiaj, jak zerknąłem przez ramię, 113,5 lub 112,5, także nie ma 10 kilo. A druga sprawa, jak to mówią, psy na wiek się nie gryzą, tak? Także tutaj na waga w tej kategorii uważam, że dużego znaczenia nie ma. No bo co, bo tu będą pracowały głównie piąchy, jest oczywiście klincz, można umęczyć przeciwnika, ale trzeba się liczyć z tym, że klincz to jest bliski dystans, półdystans, a to już jest miejsce, żeby włożyć łokcia, prawda? Nie żałujesz, Marcin, że walki w tej formule na gołe pięści weszły do Polski tak późno? Być może mógłbyś w ten sposób rywalizować już wcześniej. To znaczy, żałować nie żałuję, widocznie tak miało być, a wiesz, a patrząc na to w ten sposób, ile rzeczy mogło wejść wcześniej i ile rzeczy mogłem robić, to dużo rzeczy można było powiedzieć, że żałuję. No jest jak jest, tak? Fajnie, że na koniec tego wszystkiego, moich gimnastyk, no mogę tego spróbować, czegoś nowego, a zarazem starego, prawda? Do walki został już tylko jeden dzień. Co czujesz, co byś chciał pokazać? Wiesz co, czuję to, co przed każdą walką. Nie ma jakiegoś wielkiego wow, nie ma jakiegoś uczucia, którego nie doznałem przez tyle lat trenowania, przez tyle lat startów i rywalizacji. I to chyba jest dobre, bo nic nowego mi nie jest potrzebne. Jest na tyle wszystkiego w zanadrzu, że wystarczy. Jeszcze pytanko, do tej walki właśnie została doba. Co będziesz robił przez ten czas? Czy masz jakiś rytuał, specjalne zachowania, nie wiem, kolacja jakaś specjalna, jak to u ciebie wygląda? Właśnie o to chodzi, że nie ma żadnych specjalnych rytuałów. Staram się nie zmieniać nic, co działa, bo nie można ulepszać czegoś, co jest sprawdzone, co jest dobre. Także po prostu, no na pewno nie pójdę i nie najem się golonki z piwem, ale normalna kolacja, normalne śniadanie. Wszystko w miarę tak poukładane, żeby po prostu wieczorem być w optymalnej formie, prawda? W dniu walki
masz jakiś też zasób zachowań, nie wiem, Darek Milaczewski zawsze przed walką szedł na spacer ze swoim trenerem, wokół niego było mnóstwo znajomych, on do samego końca, niemal do godziny przed walką był w takim tyglu towarzyskim. Jak ty przygotowujesz, jak się koncentrujesz do pojedynku? No nie wiem, siedzę, przyjeżdżam na halę, siedzę w szatni, a później wychodzę do walki. Rano wsiadamy w samochód, jedziemy do Łodzi, meldujemy się w hotelu, siedzę w hotelu, zjem jakiś obiad i cała ta, nie doszykujmy się tutaj jakiegoś nie wiadomo czego nie ma, bo to jest normalna kolej rzeczy, naprawdę, to jest normalna kolej rzeczy. To jest tak jak w każdej dziedzinie życia, w której wykonuje się coś miliony razy, po prostu, automat. Czyli mówiąc tak na koniec, normalny dzień w biurze. No, tylko że no, w biurze mniejsze prawdopodobieństwo jest stracenia zębów. Ale jest zawsze. W ostatnich latach towarzyszyło ci dużo kontuzji. Czy teraz, jak mieć dłuższą przerwę, udało się troszeczkę zaleczyć to wszystko? Jesteś w lepszej kondycji fizycznej, masz kontuzję niż wcześniej? Nie, więcej. Nie można już z wiekiem czasu, inaczej. Pojawiają się jakieś dolegliwości w tym okresie przygotowań. Naprawdę pewne rzeczy się takie pojawiły, które też w jakiś sposób burzyły przez chwilę mój spokój, ale tak wyhamowując piętą, patrzę w PESEL i to jest normalne, że z każdym dniem będzie coś nowego powstawało, plus cały czas treningi, cały czas eksploatacja organizmu, także to nie ma tak, to nie są takie kontuzje, że ja mam siniak czy zbicie i to nagle zniknie, tylko to są już zniszczenia, zwyrodnienia stawów, jakieś takie rzeczy. Ale no, ja już nauczyłem się po prostu z tym żyć i już się tak staram za bardzo w to nie zagłębiać, prawda? A czy sam system walki na gołe pięści mniej cię obciąża przez to, że to tylko stójka? To znaczy, treningi mniej były obciążające, no bo odszedł parter, odeszły obrony przed obaleniami, obalenia i zapasy typowo takie jak są w MMA. Tutaj jest jakiś tam klincz, ale tak jak mówię, jest to klincz aktywny, gdzie będzie można rąbać cały czas z tego klinczu. Ale czy mało obciążające? No wiesz, no tak dostać gołą piąchą w czajnik, no to myślę, że jest też obciążenie. Zostałeś zapytany wczoraj o walki, które ci się najbardziej będą podobać na jutrzejszej gali. Ale chciałem też zadać inne pytanie. Kogo ci może brakuje na tej gali tutaj? Czy masz takie nazwisko, które byś widział w walce na gołe pięści? Szczerze powiem ci, jest bardzo dużo zawodników w Polsce, którzy by na pewno tutaj chętnie zawalczyli i którzy by na pewno dali mega dobre walki. Ciężko mi jest wymieniać wszystkich teraz zawodników, których bym tu widział, ale na pewno Federacja Genesis teraz w tym momencie, oczywiście to wszystko zobaczymy jutro, jak się odbędzie, ale uważam, że będzie w stanie każdą galę zorganizować przy współudziale zawodników już z bardzo mocnymi, z takimi nazwiskami znanymi w świecie walk, co na pewno też spowoduje dużą oglądalność, prawda? Mamy sytuację, jaką mamy na świecie. Zawsze miałeś najgłośniejszy doping na KSW. Czy teraz tej publiki będzie ci brakować? Jak do tego podchodzisz? Ciężko mi powiedzieć, bo pierwszy raz mi się coś takiego zdarzy, że będę walczył na gali stricte sportowej, prawda? Gdzie jest transmisja internetowa, gdzie są kamery, gdzie wiem, że jednak miliony ludzi to oglądają, a jednak będę w takim pomieszczeniu, gdzie będzie pusto, prawda? Nie wiem na to, jak zareaguję, bo ciężko mi jest gdybać, prawda? Może mnie to zepnie, może gdzieś prześpię ten ułamek sekundy ważny. Naprawdę ciężko mi jest cokolwiek gdybać, a może po prostu będzie tak, jak to jest, jak wchodzę do siebie na salę, gdzie nie ma żadnej presji, nie ma nic i ciężko, naprawdę. Nawet nie zastanawiam się nad tym, po prostu zobaczymy. Jutro będą pięści, będą też łokcie, nie będzie brakowało trochę kolan albo w ogóle nóg, że tak powiem? No, myślę, że jak będę czuł buty na nogach, to nie, poza tym no, długi okres czasu
od momentu, gdy już dogadaliśmy się z Maćkiem o tym projekcie i o moim udziale w tym projekcie, no to tylko już skupiałem się na pracy rękoma. Dlatego myślę, że te nogi raczej gdzieś tam będą w zapomnieniu, tak? Jesteś ogromnym faworytem bookmacherów i chciałem cię zapytać tak ekspercko, gdybyś mógł spojrzeć z boku. Uważasz, że właśnie stawienie cię w roli aż tak wielkiego faworyta jest słuszne? Nie. Nie, bo uważam, że ogólnie stawianie kogokolwiek w roli faworyta tutaj jest takim chodzeniem po lodzie podczas odwilży, bo gołe pięści rządzą się swoimi prawami. Tutaj ułamek sekundy, jakaś niewiadoma, po prostu gdzieś tam za wysoko broda, ręka za nisko, no i to wszystko może się skończyć chwila, moment. I tu nie chodzi, że mój przeciwnik jest bardziej graplerem, ja jestem bardziej stójkowiczem, bo obydwoje wchodzimy w całkowicie nowe środowisko, gdzie naprawdę może się zdarzyć wszystko. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Można? Witam Ciebie, Monika. Witam serdecznie. Twoja przeciwniczka Aleksandra Rola powiedziała przed chwilą, że to jest pierwsza walka na gołe pięści, którą ona stoczy i równocześnie ostatnia. Jak to wygląda u Ciebie? Czy Ty też na decyzję, którą podjęłaś, żeby przyjąć tą walkę, czy tej decyzji nie żałujesz w tym momencie? Absolutnie nie żałuję tej decyzji. Tak jak powiedziała przed chwilą Aleksandra Rola, że jestem szalona, więc jestem tu i teraz, a co będzie później, no zobaczymy. No. Jestem szalona, tu potwierdzę, akurat z tym się zgodzę, że jestem lekko szalona. Ola przyznała się też do tego, że podczas treningu dopiero do niej doszło, na co się zgodziła. Czy to cię dodaje ci dodatkowo jakieś motywacji, czy pewności siebie bardziej? Nie, absolutnie nie. Wierzę w to, że Ola tak samo się ciężko przygotowywała do tej walki jak ja, więc wiadomo, no do jednych dochodzi decyzja szybciej, do drugich później. Jesteśmy kobietami, jesteśmy impulsywne, więc w każdych tych decyzjach najpierw mówimy tak, a później dopiero jakby dochodzi do mózgu. Do naszych hormonów, do naszej jakby świadomości, co zrobiłyśmy, czy tam podjęliśmy decyzję, więc no tutaj to no. Przyznam szczerze, że bo nie miałem okazji wcześniej widzieć cię przed walkami, a dzisiaj podczas śniadania cię miałem okazję zobaczyć i teraz i no widać, że jesteś w bardzo dobrym, masz bardzo dobre samopoczucie, jesteś w dobrym nastroju. Czy zawsze tak jest? Bywało różnie, ale ja już jestem na tyle dojrzałą zawodniczką emocjonalnie, że to, co się dzieje w klatce czy w ringu, to robię to tego samego dnia i o danej godzinie, czyli efekt flow, czyli tu i teraz, a nie załatwiam czegoś wcześniej, później i tak dalej. Ja szanuję swoje rywalki, szanuję Aleksandrę, szanuję wszystkie dziewczyny, z którymi się biłam. Mało tego, ja walczyłam z Martą Chojnowską, która jest moją przyjaciółką, tuż przed walką była i w trakcie pojedynku byłyśmy rywalkami. Później dalej jakby przyjaźń się, czy Patrycja Krawczyk, która już obecnie nie walczy. No i tak, no i mówię tutaj, no ja mam już trochę doświadczenia w klatce, troszkę walk zawodowych i w kickboxingu stoczyłam, amatorskich też i w różnych krajach się biłam z różnymi dziewczynami. Po co tutaj sobie jakieś nerwy psuć i tracić energię? No zróbmy zajebistą walkę jutro, dajmy show, kurde, skradnijmy to facetom, dostańmy bonusa na jakieś buciki fajne na zimę i nara, nie? Przybijmy piątkę, wypijmy browara i bawmy się dobrze i walczmy dalej. Wywodzisz się z K1. Mhm. Powiedz mi, bo pamiętam świętej pamięci Tomasza Skrzypka, z którym nieraz rozmawiałem, czy chociażby podczas obozów zgrupowania kadry w Zakopanem. On mi mówił, że nieraz były walki organizowane u oligarchów gdzieś tam na gołe pięści w opuszczonych basenach. Czy ty w ogóle miałaś kiedykolwiek taką okoliczność, żeby spróbować walki właśnie na pozbawionej rękawic? Dawno, dawno temu, z racji tego, że mam no nie do końca takim prawdziwą dziewczynką, więc no, różne tam problemy wychowawcze ze mną były, więc tata, właściwie z mamą, a w sumie to tata zaprowadził mnie na pierwsze zajęcia taekwondo, no i tak właściwie się zakochałam w takiej zdrowej rywalizacji. No, bo zaczęło się od tego, że po prostu gdzieś byłam, no mówię, jakieś te problemy wychowawcze sprawiałam rodzicom. No i tata mówi, dobra, nie ma boksu, bo był za daleko, żeby się na sekcję bokserską do Chojnic dostać. No to mówię, jest taekwondo. No i tak mnie zapisał i właściwie od tamtej pory pokochałam rywalizację sportową, sporty walki i tak zostałam do dzisiaj.
A patrząc na typy bukmacherskie, jesteś bardzo dużym underdogiem, natomiast no, ty wywodzisz się z sportów stójkowych. Ola Rola wiele swoich walk prowadziła w parterze. Czy ty uważasz, że właśnie to jest dobrze usytuowany typ i czy byś zachęciła właśnie w ten sposób, żeby pieniążki stawiać tutaj na ciebie i czujesz się właśnie ty ja faworytką? Ja nie będę nikim manipulować. No, ludzie nie znają mnie z kickboxingu, bo kiedy ja jakby miałam swoje najlepsze osiągi amatorskie czy zawodowe, no to już było jakiś czas temu, kiedy też ten Instagram i jakby taka medialność też nie była mocno popularna. Ja swoją jakby kadrę narodową i tak dalej wywalczyłam właśnie u boku właśnie Tomasza Skrzypka, który świętej pamięci, który jakby prowadził mnie w tej kadrze. To już było ładnych 5-6 lat temu i się nie dziwię, ja nie walczyłam dla KSW, nie walczyłam, walczyłam dla Ladies Fight Night i tej federacji już nie ma chyba od 2 czy od 3 lat, jakoś tak. Walczyłam dla Federacji FEN i tak naprawdę ja byłam twarzą Federacji FEN, kiedy on się rozwija, ja walczyłam na czwartej edycji FEN w Sopocie, gdzie mieszkałam. No to cofnijcie się, ile to jest lat wstecz, tak? To wtedy ja byłam mocno rozpoznawalną zawodniczką, kiedy biłam się na Polsacie właśnie z Martą Chojnowską, a nie teraz, kiedy jest KSW, a ja jakby w ogóle no, nie namacałam tego MMA i jakby nigdy nie planowałam startować, chociaż miałam jedną egzotyczną przygodę z MMA w Chorwacji, no ale i wcale się nie dziwię, a śmieję się, jeżeli chodzi o bukmacheru, że zadzwonię do taty, niech wyciąga haj ze skarpety, obstawi 10 koła, to wyciągniemy z 25 tysięcy, nie? Na wakacje po walce, no co? A tak czysto ekspercko, patrząc na twoje dokonania i na dokonania Oli Roli, jak ty byś typowała? Z boku oczywiście, patrząc na siebie samą. Wiesz, to nie typuję, bo w ogóle jaram się walkami dziewczyn i to po pierwsze. Po drugie, jedna i druga jakby, obydwie mamy ręce, obydwie mamy oczy, obydwie mamy wyszkolenie, obydwie mamy łokcie i tutaj może być 50-50. No i ja nigdy staram, no chyba, że jestem z kimś bardzo mocno emocjonalnie związana z jakąś tam zawodniczką, z którą się mocno przyjaźnię, to wtedy jestem w stanie za sercem pójść i obstawić. Ale tak to zawsze szanuję dwie i zawsze dwie oznaczam i zawsze kibicuję dwóm zawodniczkom, bo tutaj klatka rządzi się swoimi prawami. To jest, słuchajcie, to jest sekunda nieuwagi, jest trzask i tutaj nic ci nie pomoże, tak? Ile walk zawodowych i amatorskich mogłaś stoczyć w swoim życiu? Zawodowych 7, amatorskich ponad 50. Patrząc na doświadczenie Oli Roli, czujesz się dużo bardziej właśnie obyta z oktagonem, z klatkami? To nie, no Ola się biła dla dużo większej federacji, gdzie było dużo więcej publiczności i taka medialna nagonka, czyli no, KSW, więc tutaj myślę, że to takie obycie z takim właśnie z show, z takim zewnętrznym jakby wizerunkiem gali, no to tutaj myślę, że Ola po prostu przeważa. Ja się biłam na takich mniejszych galach. Właśnie ciężko jest bardzo znaleźć twoje walki w internecie i stąd też moje pytanie. Ciężko? Przecież tego jest może źle szukaliście, bo przez jakiś czas byłam niestety mężatką i miałam inaczej na nazwisko, ale wróciłam do panieńskiego, więc może sprawdźcie pod Monika Bochn, może coś znajdziecie jeszcze. Czyli to pod tym nazwiskiem będą te wszystkie tytuły, które są wypisane? Nie, tytuły amatorskie osiągnęłam z nazwiskiem Porażyńska, ale dużo walk zawodowych miałam chyba z 4 czy 3 walki pod nazwiskiem Bochn albo Porażyńska Bochn. Ale no jest tego bardzo dużo w internecie walk amatorskich i zawodowych. Dziękujemy. Dziękuję. Gracjan, chyba ta formuła to jest formuła walki dla ciebie. Myślisz, że się w niej odnajdziesz? Tak, właśnie dokładnie, tak myślę, że się w niej odnajdę. Szczerze mówiąc, na pewno bardziej się będę odnajdował w MMA, bo tutaj nie będę musiał uważać na jakieś obalenia czy paktek, bo robię go, ale go zwyczajnie nie lubię. Tylko będę mógł iść na żywioł i iść sobie na otwarte wymiany. Chociaż wiadomo, tutaj będę musiał uważać też, bo to się tutaj walczy na gołe pięści i można też, nawet przez to, że się nie oberwie, doznać kontuzji, bo się kogoś trafi w głowę. Więc trzeba robić to bardzo inteligentnie, bardzo szybko i oczywiście bardzo mocno. Myślę, że odnajdę się tym wszystkim, a wiadomo, nie chcę zapeszać, bo nie chcę rzucać słów na wiatr, w walce może zdarzyć się wszystko. To będzie tylko żywioł, czy też jakaś taktyka na ten jutrzejszy pojedynek? Myślę, że jestem za starym zawodnikiem i za bardzo doświadczonym na to, żeby iść tylko na żywioł, nie myśleć i iść z głową w dół, do przodu. Więc jest oczywiście taktyka, każdy taką ma, ale wiadomo, podczas... no każdy ma jakiś tam plan do tej pory, aż nie dostanie jakiegoś tam pierwszego mocnego ciosu, więc zobaczymy, co walka pokaże. Przygotowania były dużo inne niż do walk w formule MMA? No przede wszystkim różniły się tym, że robiło się jedną płaszczyznę, tą płaszczyznę, którą kocham. Ja stoczyłem dużo walk w boksie amatorskim, zostawiłem tam wszystkie swoje uczucia. Bardzo dużo czasu spędziłem na sali treningowej, tak naprawdę większość swojego życia spędziłem na tej sali. Więc przygotowanie się różniły tym, że po prostu wróciłem do korzeni. Bo wcześniej jak walczyłem, no to musiałem, wiadomo, też nadrabiać parter, zapasy,
K1 też walczyłem, więc kopnięcia tam się nie musiałem martwić, ale ogólnie tutaj mogę sobie walczyć w tym, co lubię najbardziej. Gracjan, pamiętam, że ostatnio, podczas swojej ostatniej walki z Arturem Sowińskim, w dzień, kiedy był media trening, to znaczy konferencja, nie odwodniłeś się do końca, zostawiłeś sobie tam trochę wody i potem był z tym problem wagowo. Czy to, że teraz się bijecie w takim umówionym limicie 73, to jest dużo większy dla ciebie komfort? Tak naprawdę pierwszy raz, no dużo na słowo naprawdę, tak naprawdę, pierwszy raz od dawien dawna miałem tak, że z wagę zbijałem praktycznie, że w ostatnie kilka dni, bo ważyłem naturalnie tak 78-79, jadłem troszeczkę mniej, oczywiście wiadomo, wszystko pod kontrolą, miałem zdrowo, dbałem o to bardzo, jadłem troszkę mniej i zeszło mi do 75-76 i to ostatni kilogram, tam półtora kilo dokładnie, zostawiłem sobie na dzisiaj na rano. Zbiłem jej dzisiaj rano, wszedłem na wagę, jeszcze niechcący zbiłem za dużo, bo zbiłem do 7,3-300, więc sobie tam wypiłem delikatnie 200 ml wody kokosowej i czuję się dobrze. Zresztą no, nie będę tam słów na wiarę rzucał, bo ostatnio też czułem dobrze, niestety nie wyszło, dlatego teraz twardzi stąpam po ziemi i czekam na walkę. Dziś chodzi taka opinia w internecie, że jeżeli mieliby wybrać zawodnika, który najbardziej pasuje twarzowo do tego rodzaju walk, to właśnie jesteś nim ty. Jak myślisz, dlaczego? Myślę, że dlatego, że zawsze właśnie to jest moja taka najmocniejsza płaszczyzna i tutaj wiadomo, no nie chciałbym, żeby też to dobrze, że ja się jakoś wywyższam, ale mam czym uderzyć i zawsze szukam właśnie tego uderzenia mocnego, a tutaj nie będę musiał uważać na nic, tylko mogę iść po prostu na żywo, tak jak wcześniej powiedziałem, i się po prostu bić. I nawet nie polować, tylko chodzić w wymiany, unikać, kontrować, przepuszczać, ponawiać. Myślę, że się w tym odnajdę jak najbardziej. Próg stresu. Czy odczuwasz większy stres niż przed walką MMA po prostu? Jest to dla mnie coś nowego, ale nie powiedziałbym, że odczuwam większego stresu, czy taką bardziej fascynację, bo już miałem wcześniej spróbować takie walki. I takie walki też wiadomo, no każdemu, kto jest tam zawodnikiem, nawet niekoniecznie zawodnikiem takiej walki nie są obce, bo każdy gdzieś tam w swoim życiu ma jakieś tam swoje wzloty i upadki i mogła taka walka wydarzyć się gdzieś, nie wiem, pod lokalem, czy w szkole. Jeszcze jak, nie wiem, się chodziło do szkoły, czy to tam mogło się coś takiego wydarzyć w szkole, jak niektórzy na przykład, nie wiem, z różnych powodów, więc myślę, że to nie jest, to jest taka dodatkowa motywacja. Poza tym ja uważam, że stres jest przyjacielem, bo to jest taki jakby naturalny pobudzacz, więc trzeba go odpowiednio ukierunkować i wyciągnąć z niego więcej energii. Taki długotrwały stres, oczywiście wiadomo, taki długotrwały stres troszkę osłabia, ale taki krótkotrwały pobudza, więc tak jakby nie myślę teraz o tym, wchodzę do walki jutro i wtedy myślę, że będzie czuło się dobrze. Oglądałeś pojedynki na gołe pięści tych konkurencyjnych organizacji? Oczywiście, oglądałem Barnacle, oglądałem Wotorę, Gromdę oglądałem. Fajnie to wygląda, tylko że tam wiadomo, niestety jak są walki takie turniejowe, to moim zdaniem nie jest to do końca dobry pomysł, bo tam widziałem, że wygrywa ten, kto jest po prostu zdrowy. Bo często jest tak, że ktoś po prostu walczy, jest lepszy, ale przegrywa, bo na przykład połamaną rękę, no ciężko z połamaną ręką walczy, wiadomo, ferwarze walki, może nie do końca to czuć. Ale ciężko jest z taką ręką walczyć, albo ciężko jest też walczyć z połamanym oczodołem. A tutaj walce musi się wszystko zdać. Mogę się akurat nie odchylić w tą stronę, bo zrobić unik nie w tą stronę, dostanę sierpa i... Czy mój przeciwnik może dostać sierpa, ja mogę dostać sierpa i może się coś stać. Do kolejnej walki mogę nie wyjść, więc mi się wydaje, że dobry ruch tutaj ze strony Genesis jest taki, że to nie jest turniej. Bo tutaj wygrywa ten, kto jest po prostu zdrowy. Myślę też, że dobrym posunięciem jest brak parteru, bo jeśli chcemy oglądać pojedynki na gołe pięści, no to parter jest totalnie niepotrzebny, do tego zmierzam. Czy nie masz wrażenia, że jak się ogląda pojedynek bokserski w rękawicach i walkę na gołe pięści, to ta elektryka jest zupełnie inna, że na twarzy, w ruchach zawodników wypisana jest takie przekonanie, że może zdecydować jeden cios? Oczywiście, że tak. Ja uważam, że to jest właśnie takie bardziej... To troszeczkę wróciło do korzeni, tak przejęzyczam się troszeczkę, wiadomo, no bo jestem już troszkę zmęczony. To wróciło tak troszkę do korzeni. Kiedyś też ludzie właśnie od czegoś takiego zaczynali, w ogóle boks w pierwszej swojej takiej jakby formie wyglądał tak, że stało się nogami w błocie i wtedy się boksowało i też to było na gołe pięści. I na przykład ludzie wtedy jeszcze po tych walkach, po 15 rundach takich walki na gołe pięści szli do pracy, więc też jakoś żyli, funkcjonowali z Kubą w porządku. Myślę, że teraz, jeżeli chodzi właśnie o taki stres, taką elektryczność, to jeszcze bardziej pobudza, bo każdy wie, że może znokautować tym jednym ciosem, ale może też być znokautowany tym jednym ciosem, więc myślę, że to nakręca, motywuje podwójnie. Myślę, że organizm wtedy i psychika ludzka działa tak, że po prostu wydobywa z siebie wszystko, żeby tylko przetrwać i dać z siebie jak najwięcej, zrobić jak najlepszą walkę. Paul Redmond przekonał się, że umiesz bardzo mocno uszkodzić kogoś nawet w rękawicy. Co się może stać, kiedy trafisz czysto gołą pięścią, tak twoim zdaniem?
Nie chcę tutaj za dużo mówić, ale mam takie jakby swoje jedno troszkę chore marzenie, które chciałbym spełnić. Zdaję sobie sprawę, że jest troszkę chore, nie powiem nigdy jakie. I nie wiem do końca, jakbym się zachował wtedy, gdyby się spełniło, ale może się dużo tutaj stać z tymi czasami. Chodzi o jakieś ciężkie uszkodzenie rywala? No to jak powiedziałem, zachowam większość dla siebie, nie będę tym mówił. Nie chcę też być źle odbierany, ja jestem normalnym chłopakiem, może troszkę porywczym, ale ogólnie, być może spełnić jakieś tam moje jedno takie chore marzenie, do którego troszkę dążę. Gdyby się okazało, że idziecie tutaj genialnie i że Genesis będzie cały czas się odbywało cyklicznie co parę miesięcy, mógłbyś rzucić MMA? Chętny jestem. To chciałbym bardzo, tylko wiadomo, tutaj najważniejsze jest zdrowie. Niestety przekonałem się o tym nieraz. Miałem wiele kontuzji, miałem sobie złote upadki. Bywało tak, że leżałem i nie wiedziałem co dalej, bo wiadomo, no, nie mogłem nic robić. Więc oczywiście, jeżeli zdrowie pozwoli, to na kolejny też bym chciał się bić. Czy obiecasz nam teraz, że jeżeli jutro wygrasz, to się uśmiechniesz? Postaram się. Dziękuję. Poruszył bardzo ciekawy wątek, a mianowicie Marcin Różalski jest zdecydowanym faworytem, jeżeli chodzi o bukmacherów. Czy Josh o tym wie, co on o tym sądzi, jak do tego podchodzi? He's the hometown guy. This is this is where he lives. This is basically his a part of the promotion that he's a part of and he was a champion of with KSW. So fine by me. People that make odds or that even discuss the fights online. It's their right to do so. I'm not here to make bets with folks like that. I'm here to bet on my fists. Ludzie, którzy dokonują, tworzą te typowania i tworzą te bukmacherskie typowania, no to jest ich praca, więc nie będę z nimi dyskutował. No i nie dziwi Josha to, że Marcin jest dużym faworytem, no bo on jest stąd, jest gościem z Polski to raz, dwa jest byłym mistrzem KSW, więc no wszyscy go tu znają i wszyscy go mają za wielką gwiazdę i dlatego pewnie też jest zdecydowanym faworytem, ale nie zajmuje to zupełnie Josha i nie dziwi. Josh jest weteranem sportów walki, w tym MMA. Co on sądzi o tym kierunku, czyli walkach na gołe pięści? Czy to wyprze MMA, które znamy w tej obecnej formule? I don't think it's necessarily the next MMA, but I think it's got a space in combat sports. And I think, like anything, it's the concept is one thing, but execution is another. I believe that Genesis has the ability to show an incredible production for us, but we, the athletes, we need to deliver on fight night, and how we fight will determine how popular it will be. Bez wątpienia jest miejsce w przestrzeni dla takich gal jak walki na gołe pięści. Myślę, że walki na gołe pięści to nie jest kolejne MMA, to nie jest sport, który wyprze na przykład tę dyscyplinę, ale jest na to miejsce i Genesis bez wątpienia jest w stanie stworzyć świetną platformę do tego, żeby zaprezentować nasze, czyli zawodników walki, a to tylko od zawodników zależy, jak oni się zaprezentują i czy pozwolą tej marce się rozwinąć. Różnica między zawodnikami to prawie 10 kg i chciałem się dopytać, czy Josh sądzi, że w walce nie w MMA, tylko właśnie na same gołe pięści te 10 kg może mu dać dużą przewagę? It can. It just depends on the situation. Simply being bigger is never a guarantee of anything. But I have a lot of tricks up my sleeve, so hopefully I'll make use of it. Tak, taka różnica kilogramów może być dla kogoś przewagą, ale to też zależy od tego, jak to się wykorzysta i od tego, jakie sytuacje się zdarzą w walce. Josh ma dużo asów w rękawie i ma dużo trików, które mogą mu pozwolić na wykorzystanie właśnie takiej przewagi. A czy zna te asy Marcina Różalskiego? Ile walk w życiu widział właśnie Marcina? I've watched pretty much all the fights that you can find online from over the last about 5 years. I feel like I have a pretty good understanding of how he fights and what his strengths and weaknesses are. But with this being a bare knuckle bout, which is something that I did not, that there isn't any footage of, there could still be some differences here in how he fights in this setting versus MMA or kickboxing. Wydaje mi się, że Joshowi wydaje się, że obejrzał wszystkie walki z ostatnich 5 lat, przynajmniej te, które udało mu się znaleźć w internecie i
jest przekonany o tym, że zna wszystkie plusy i minusy Marcina, które był w stanie zaobserwować w tej walce, ale musimy dodać tu taki mały margines, no tego, że to jest jednak walka na gołe pięści, ona może się różnić od tego, jak prezentował się Marcin w starciach kickbokserskich i w starciach MMA, dlatego też no, zawsze będzie takie to niedopowiedzenie. A czy mógłby wymienić, jakie są największe plusy w całej grze Marcina Różalskiego? I could, but I'd rather let you guys talk about it and try to figure that out. That's your job. I already did mine. Josh mówi, że mógłby oczywiście wymienić, ale to nie jest jego praca, tylko wasza praca, żeby je wymieniać, więc on woli je zachować dla siebie. A jak sobie Josh ten pojedynek wizualizuje? On chce zakończyć szybko, raczej się pobawić. Jak to będzie wyglądać? Whether I can finish it as quick as possible or whatever, I mean, yeah, quicker would be better. But ultimately, I will enjoy it. That's the most important part of this, is getting in the ring and feeling alive. Tak naprawdę im szybciej, tym lepiej dla Josha, żeby zakończyć ten pojedynek, ale bez wątpienia, niezależnie jak długo będzie trwał, będzie się z niego cieszył i no, takim ostatecznym warunkiem, dla którego on wychodzi do klatki, po co w ogóle wojownicy wchodzą do walki, jest właśnie to, żeby się cieszyć z pojedynku, więc to też będzie robił w klatce jutro Josh. Słyszałem u Joe Rogana, że Josh robi swój bourbon, napije się go jutro z Marcinem Różalskim, oczywiście szklaneczki na sportowo. Joe Rogan podcast, you said that you have your own bourbon. Mm-hmm. You will drink tomorrow after the fight with Marcin Różalski this bourbon? Ugh, I wish I had some that I could have brought, to be honest. And I can't take it for granted that he would necessarily drink, but I do hope I can share a drink with him, win or lose. The more I've heard about him, the more I've come to enjoy him, not just respect him as a fighter, but enjoy who he is. And from the first interview that I sat down for the video, and when he expressed his feelings about fighting in the ring and dying in the ring and these things, I felt like other people find that strange, but I found it very natural. Like it made complete sense to me. So, and meeting him today, yeah, I feel like I'm meeting somebody with a great heart, but who's completely a warrior. So it makes me really excited to get in the ring and to get to know him in a way that you can only learn who a person is in the ring by fighting him. Like it's, you can't sit down and have a conversation and figure these things out. Oczywiście chciałbym się z nim napić mojego bourbona, no ale nie mam go tu ze sobą i nie da się go tu w żaden sposób sprowadzić, więc mam nadzieję, że po prostu po walce będziemy mogli razem napić się jakiegoś trunku, niezależnie od tego, czy wygram, czy przegram, czy Josh wygra, czy przegra ten pojedynek. I też powiedział to, co wczoraj podkreślał, czyli że z każdą minutą, kiedy poznaje coraz bardziej Marcina Różalskiego, to ma wrażenie, że jest dla niego coraz ciekawszą postacią i coraz bardziej taką postacią, którą chciałby poznać i w której widzi bardzo interesującą osobę. Od momentu, kiedy zobaczył pierwszy trailer, w którym Marcin mówi o tym umieraniu, przemijaniu i całej tej historii swojej drogi wojownika, dla wielu było to dziwne, ale dla Josha było to bardzo interesujące i bardzo zrozumiałe. On wiedział, o czym mówi, o czym w tym wszystkim mówi Marcin i tak samo jak dzisiaj go spotkał, to też poczuł to, że jest bardzo dobrym człowiekiem, ale przy tym wszystkim też takim prawdziwym wojownikiem do szpiku kości i nie może się doczekać tego, żeby w klatce poznać go jeszcze z takiej strony, jaką można tylko spotkać w klatce, czyli właśnie kiedy dwóch mężczyzn staje naprzeciw siebie i dochodzi do walki. And it's good news, but it's bad news that our bourbon is all sold out right now. Our blend is sold out. Our single barrel is still sold out. Because I would have loved to have brought some here anyways to give to other people. Maybe next year. Yeah, well, it's just, it's been popular. We've sold, it's been really, a really great selling product and we're really proud of it. It's won gold medals. Both of the blend, the Warbringer blend and the War Master Edition wins golds wherever it goes. So we're really happy with it. I też no, dobra strona złej strony jest taka, że, no to nie dobra strona, tylko szczęście w nieszczęściu jest takie, że dlatego nie przywiózł między innymi George ze sobą tego whisky, ponieważ jest po prostu wyprzedane i blend i single malt cały się wyprzedał i jest to bardzo dobra wiadomość dla Josha koniec końców.
jutro w klatce będzie można używać klinczu, łokci. No a nie ukrywajmy, że to promuje zawsze zawodników, którzy mają dobry, pokaźny zasięg, a ty z pewnością, Jost, do takich należysz. Jesteś odrobinę wyższy, masz 198 cm zasięgu. Czy masz zamiar z tego jutro korzystać i czy cieszy cię ta opcja? I'm very happy that I get to use elbows. More weapons are better. Creates a more dynamic environment. And if you have the option within the rule set to clinch, to throw elbows, whatever weapons are made available to you, to not have them ready at your disposal is only to your detriment. So I plan to use everything, but you can't just go out there and say, well, I will absolutely do one or the other. I'm sure Rosa will have something to say about that. Tak, oczywiście, cieszę się, że będzie można używać łokci, że będzie też dopuszczony klincz, bo im więcej broni, tym zawsze lepiej, ponieważ można je użyć w klatce, no ale to nie jest tak, że ja tam po prostu wyjdę i będę w stanie, dzisiaj sobie założę, że wszystkiego użyję i tak zrobię, bo na pewno też Marcin coś na ten temat będzie miał do powiedzenia, ale oczywiście będę szukał okazji, w których będę mógł korzystać z takiej broni. In which element you should be better than Marcin Różalski at tomorrow's fight? W którym elemencie powinieneś być lepszy od Marcina w jutrzejszej walce? I'm not sure. We'll see. I'd like to think at least when it comes to the clinch, being bigger and being a wrestler and a grappler and doing Muay Thai for so long, but I want to find out. I want to see where I am going to excel. Myślę, że w klinczu, choć trudno jest tak powiedzieć dzisiaj, ale no skoro tyle lat robiłem grappling, tyle lat robiłem też zapasy i catch wrestling, więc tak na chłopski rozum, a i do tego jeszcze tajski boks, więc na chłopski rozum można powiedzieć, że clinch powinien być takim elementem, w którym powinien mieć największą przewagę, ale sam Josh nie może się doczekać tego, żeby jutro sprawdzić w walce, który element będzie najbardziej na jego stronę. Is there this only one fight, or are you here to stay? Czy będzie jeszcze w przyszłości walczył na Genesis, czy po prostu to jest ta jedna walka? I'll figure that out after I get done with this one. Zobaczymy po tej walce jutrzejszej. Thank you very much. Przed nową rolą w swoim życiu. Jak przed każdą walką. Czyli nie ma kompletnie dla ciebie to żadnej różnicy? Nie ma to różnicy. Walka to walka i tyle. A samo przygotowanie, samo zbijanie wagi? Jak to wyglądało u ciebie? Ja wagi nie zbijałem, mam kategorię 120. Tak, tak. Ważę. Pierwszy raz wyjdziesz tak ciężki do walki, nie musiałeś nic zrobić. No tak, na pewno. Ale do każdej walki wychodzę w podobnej wadze, tak czy inaczej. Mnie tylko dobiegły już legendy o tym, że wczoraj jadłeś dużo ciastek i podobno zjadłeś je wszystkie. No wszystkich nie, ale postanowiłem spróbować jedno. No, ale tak na poważnie, to ile w tym jest komfortu, że nie musisz tej wagi robić i wychodzisz bez zbijania tej wody i bez robienia tego katorżniczego procesu? Nie czuć tej końcówki przygotowań praktycznie, bo często ta końcówka jest najcięższa i te robienie wagi jest najmniej przyjemną rzeczą, a jak tego nie ma, no to praktycznie walkę zaczynam czuć w dzień walki, czyli jutro wstanę i dopiero to poczuję. A czy możesz przybliżyć, jak wyglądały negocjacje i rozmowy z Fenem i Pawłem Jóźwiakiem? Czy tutaj właśnie Paweł robi jakieś problemy, żebyś w konkurencyjnej, można powiedzieć, w sensie konkurencyjnej SKSW, ale żebyś walczył tutaj dla Federacji Macieja Kawulskiego? Nie było z tym żadnego problemu. Zadzwoniłem do Pawła, zapytałem, czy mają jakieś plany dla mnie, na moją osobę. Nie byłem planowany na kolejną galę w listopadzie i zapytałem, czy dostanę zgodę na walkę w Genesis. On w sumie przyjął to z optymizmem, powiedział nawet, że to jest bardzo dobry pomysł, że odnajdę się w tym. No właśnie, bardzo dobry pomysł. Myślę, że faktycznie się odnajdziesz, walczysz bardzo szybko, eksplozywnie. Ty też czujesz, że to jest formuła walki dla ciebie? No na pewno to jest formuła bardziej stworzona dla mnie niż zawody jakieś grapplingowe, to na pewno, ale no, też myślę, że się odnajdę w tym, ale nie chcę nic zapeszać i jutro zobaczymy. Zaryzykuję to pytanie. Niektórych zawodników z Bernacle pyta się o ten uliczny rekord. Jak to u ciebie wygląda? Wiadomo, każdy gdzieś kiedyś musiał się tam bić na te gołe pięści. Nie wiem, jaki to był uliczny rekord. Od dawna, można powiedzieć, jestem spokojną osobą, ale... Ale byłeś talentem?
jest, że tak powiem, niski poziom rywalizacji na tej ulicy i no, ciężko tam o dobrą konkurencję. No właśnie, a propos tego, Genesis to są bardzo fajni zawodnicy właśnie z MMA chociażby. Masz jakieś nazwiska, z którymi chciałbyś się zmierzyć w tej formule? Z którymi walczyłeś na przykład w innych organizacjach MMA? Nie, zawodników MMA jest już w mojej kategorii, nie jest zbyt wielu i zapewne z wieloma z nich zawalczę w MMA, a na gołe pięści dochodzą też zawodnicy z innych dyscyplin, z boksu, z kickboxingu, także mogę się próbować z nimi. Możemy, do walki już tylko jeden dzień. Jesteś gotowy? Czujesz presję? Jak do tego podchodzisz? Z pełen luz, słuchajcie, naprawdę. Przepracowaliśmy to, co było trzeba zrobić. Zrobiliśmy z trenerem, z Markiem Żydkiem. Jutro tak naprawdę proponuję nie mrugać, bo to, co mówi Was, że to wyjdzie poza trzy rundy, tam na pewno to się nie skończy w trzech rundach, bo nie ma tu jakiejś wielkiej kalkulacji. Ja go mega szanuję, to jest mega fajny zawodnik. Też mega sympatyczny okazał się. I to robimy swoje, no i tyle. Czyli będzie knockout w pierwszej rundzie. Albo ja, albo on. Bez kalkulacji. No dokładnie. A powiedz, ile byś chciał walczyć w takich formułach na gołe pięści? Bo dużo się mówi o tym, że tutaj te kariery zawodników no, mogą właśnie długo nie trwać. To też zależy od tego, kurczę, jak prowadzi swoje walki na gołe pięści. No ja nie ukrywam, po pierwszym wygranym krwawym sporcie tak naprawdę nie było mi nic kompletnie. Nie, ani otarć nie było, no nie było nic, nie było żadnej kontuzji, a to każda walka jest inna tak naprawdę. Jeżeli będą, wiesz, kurczę, fajne pieniądze, bo to jest fajny schemat naprawdę, jak będą fajne pieniądze, to czemu nie? Na ceremonii ważenia dzisiaj wasza dwójka była chyba najgłośniejsza. Widać, że naprawdę trafiło chyba na siebie dwóch takich kolesi, którzy wiedzą, po co tutaj są i którzy naprawdę na maksa jarają się takim właśnie, taką formą walki. Dokładnie, wiesz co, ja mogę, bo nie wiem jak was, ale mogę powiedzieć z mojej perspektywy, gdzieś tam ulica wychowała i no nie ukrywam, że było to robione gdzieś tam na ulicy wcześniej, zanim były walki. Mi to pasuje, wiem, że mu też to pasuje i te zestawienie jest naprawdę mocne. Miałeś dużo materiału szkoleniowego, patrząc na Wasu Bakocewicza. Od kiedy w ogóle śledzisz jego poczynania i co sądzisz na przestrzeni lat? Czy on jednak regresuje, czy cały czas idzie do przodu ze swoją formą i umiejętnościami? Wiesz co, nie mnie jest oceniać tak naprawdę, bo to jest różnie, bo teraz przez tą pandemię były naprawdę, bo ludzie się bili, się nie bili, kurczę. Byłem przekonany, że jest większy, bo wiem, że tam długo się nie bił i byłem przekonany, że jest, nie jest większy, kurczę. No zobaczymy jak to, no i to wszystko zweryfikuję, no tak to wygląda mniej więcej, nie? A zastanawiam się, nie boisz się, że może być duża różnica poziomów między twoimi rywalami z krwawego sportu, a właśnie Bakocewiczem? Jest na pewno, nie? To się zgadza, to na pewno, bo to nie jest... Was jest tak naprawdę jedna z większych półek, to nie ma co krwić, ale my nie mamy nic do stracenia tak naprawdę i my wzięliśmy tą walkę szczerze dwa tygodnie przed Genesis. Gdybyśmy się obawiali, gdybym ja się obawiał, to byśmy po prostu tego nie robili. A że, wiesz, to gdzieś tam w krwi płynie, jaramy się tymi gołymi łapami. Pasuje mi to, że on nie będzie kopał i że jest mojego wzrostu. To mi na pewno pasuje. I tyle. Kursy na was są identyczne, po 1,85. Uważasz, że to jest dobrze rozłożone przez ekspertów? Znaczy on jest pewnie bardziej medialny i bardziej rozpoznawany, to na pewno. Czy jest dobrze? Jutro się dowiemy. Miło wasze szanse, że są oceniane jako identyczne. Szansa jest pół na pół, naprawdę. I dobrze oceni. Dokładnie. Wychodzi na to, że ze wszystkich uczestników jutrzejszej gali masz największe doświadczenie w sportowej walce na gołe pięści, więc opowiedz nam, jaka jest różnica tak naprawdę. Sam powiedziałeś, że nic ci się nie wydarzyło, ale też przyznałeś, że rywale nie byli z najwyższej półki, ale mimo wszystko poprosiłbym cię, gdybyś mógł ocenić, czym się różni walka na gołe pięści od takiej walki, kiedy masz rękawice. Już nie mówię o technikach i tak dalej, mówimy tylko o walce w sójce i o tym, że masz rękawice albo ich nie masz. To znaczy, powiem ci tak, różnica jest na pewno taka, bo w krwawym to był turniej też, bo tak naprawdę, więc dwie walki były w ciągu jednej gali tak naprawdę. I osoba, która już wychodzi do finału, jest rozbita tak naprawdę, nie widzi na te oczy, no bo to rozcięcia są moment tak naprawdę. To jest, jaka jest różnica? Różnica jest pewnie taka, że szybciej są rozcięcia i czuć zdecydowanie te kości na sobie, no bo jednak mówię, rękawica, czy tam dziesiątka, czy ten amortyzuje, tutaj nie ma jakiejś tam amortyzacji kompletnie i czuć naprawdę mocniej uderzenie, niż byś otrzymał tę samą siłą z rękawicy, więc
to tak naprawdę może się skończyć w każdej sekundzie. To dlatego mówię, tutaj zbyt niewielkie jakieś tam game planów, no nie można, nie wiem, ja już wypowiedziałem się wcześniej, nie mamy takich rzeczy, bo to naprawdę jedno uderzenie może skończyć całe twoje, możesz wygrywać pierwszą, drugą, trzecią rundę, wjeżdża jedno uderzenie i chociaż wydaje mi się, że akurat na tym Genesis nic nie wyjdzie poza drugą rundę. To jest moje skromne zdanie. Kiedy rozmawiałem z Maćkiem Kawulskim po raz pierwszy na temat walk na kołe pięści, on zauważył taką prawidłowość, że w pewnym momencie, ty walczyłeś na turnieju, więc możesz coś o tym powiedzieć, że jak jest druga albo trzecia runda, to u zawodników pojawia się większy lęk przed zadaniem ciosu niż przed przyjęciem tego ciosu. Czy możesz to potwierdzić? Czy na przykład jak już doszedłeś do finału, to odczuwałeś gdzieś tutaj śródręcze, że był jakiś lęk, że jak trafię w czoło, to może być nieciekawie? Wiesz co, nie, inaczej, może... Znaczy, jeżeli chodzi o zadane uderzenie, nie, bo tu już, no nie wiem, nie potrafiłbym bić z jakąś amortyzacją. Jak uderzasz, to że uderzasz z całej siły i nie liczysz, nie, wiesz, nie ma w głowie, w danym momencie nie ma tej konsekwencji, nie myślisz, co będzie, czy ta ręka się złamie, czy się nie złamie. Po całym tym turnieju nie było nic, no nie wiem jak inni, wiem, że inni porozbilali mocno, bo tam szczęki były połamane i to naprawdę ten pierwszy knockout chyba w 17 sekundzie z Jakubczykiem, to był bardzo ciężki knockout, on bardzo długo do siebie nie dochodził, powiem ci, gdzieś tam w głowie świtało, że no jest to jednak, kurczę, no niebezpieczne. Nie, uderzasz z taką siłą, no bo jak nie uderzysz z taką siłą, jakbyś, no to zostaniesz ty uderzony, kurczę, i padasz i kurwa, no cię nie ma, no. Tak to wygląda. To jeszcze ostatnie pytanie, może wiem, że zwyciężyłeś Krwawy Sport, ale pytanie brzmi bardziej, czy ty masz wiążący dalej kontrakt, czy teraz tylko Genesis, zostajesz tu na dłużej i tylko właśnie w tej federacji chcesz się bić? Nie mam żadnych wiążących kontraktów, tak naprawdę, powiem ci, kto da ofertę, tam się będziemy bić, no i tyle, no. Dopóki są oferty, a na razie są oferty, bo na przyszły rok to coś tam też jest i też nie tylko na gołe pięści. Dopóki zdrowie i rodzina pozwoli, i trener, no to będziemy się napierdalać na tyle, tak to wygląda. Dzięki panu. Dziękuję bardzo. Jest dobrym zawodnikiem, szanuję go. I ja też uważam się za dobrego zawodnika i technicznego, także sądzę, że ta na pewno walka będzie dobrym widowiskiem dla oka. Czy uważasz w ogóle, że w tej formule technika będzie miała kluczowe znaczenie, bo ja mam wrażenie, że jak się ogląda te pojedynki, to jest zupełnie inna elektryka poruszania się, ma się takie wrażenie, że każdy z zawodników wie o tym, że może zdecydować jeden cios. No tak naprawdę tu każdy cios jest na wagę złota, nie ma się też co podpalać, bo wiadomo, podczas takiej walki sam można się wyeliminować z takiej walki, także jak już poczuję cios, to na pewno pójdę, że tak powiem, w żywioł i wtedy mogę kończyć. Czy ty masz doświadczenie w pojedynkach na gołe pięści, czy to będzie twoje pierwsze starcie? Ale chodzi o sportowe, tak? Tam ogólnie, bo z tego co wiem, to zadanie ciosu nie jest takie proste, jak się może wydawać. Jeśli trafisz w czoło, to może być tak naprawdę pierwszy i ostatni cios. No tak jak mówię, no podczas takiej walki można się wyeliminować, no ale mówię, jak już mam połamać rękę czy coś, no to tylko i wyłącznie razem z Bartkiem. Przechodzę do ceremonii ważenia. Jakie wrażenie po stredownie, bo widać było takie skupienie na twarzy, spojrzeliście sobie w oczy, czy udało się zobaczyć coś w oczach Bartosza? Kogo uważasz za takiego bardziej pewnego siebie, patrząc w oczy właśnie swoim rywalowi? Nie no, Bartka co mogą zobaczyć? Kolor oczu jedynie co no. Ja i tak jak i on wychodzimy pewnie do walki, chcemy się pokazać z jak najlepszej strony, ja go chcę pokonać, on mnie chce umożliwić to, no i... No nic, no zobaczyłem Bartka na ważeniu, no. Ja się czuję też pewny swego. A gdybyś miał go scharakteryzować jako zawodnika w kilku zdaniach, to jakim zawodnikiem jest Bartosz Batra? No na pewno doświadczonym, twardym, no ułożony, no i tak jak jest bardziej medialny, także no ma cięty język, z tego każdy pewnie wie, no ale między nami, że tak powiem, nie ma złej krwi, że tak powiem, złego słowa na mnie nie powiedział, tak samo ja nie mogę powiedzieć na niego, no ale jutro jak wejdziemy do klatki, no to każdy chce zrobić robotę, no a ja chcę zrobić robotę i wygrać z nim. Czy zamierzasz zostać na dłużej w tej dyscyplinie? Mam nadzieję, że po naszej walce, no to jeżeli organizacja jest dobrze, bo to zależy od nas, żeby się produkt jak najlepiej sprzedał, no to jak będzie na obecną sytuację, no to jak najbardziej.
A tak się zastanawiam, czy miałeś kiedyś złamane nadgarstki w walce, bo z tego, co słyszałem, kariery, na przykład katmeni się tak wypowiadają, że kariery w tej dyscyplinie sportu mogą być krótkie właśnie z tego powodu. No to jest racja. Kiedyś podczas walki tak, miałem tam pęknięte śródręcze, no ale to jest wszystko wygojone, także ja wiem, po co wchodzę jutro i co mam zrobić i liczę się z tym, że mogę mieć połamane ręce. Jesteście w karcie wieczoru co-main eventem, oprócz tego to gala na gołe pięści. Czy to wszystko powoduje ci jakąś większą presję niż normalne pojedynki? Ja to traktuję bardziej jako wyróżnienie. I moim zadaniem jest pokazać się jak najlepiej, jego zadaniem pewnie też. No i chcemy, żeby ta walka naprawdę sprzedała się bardzo dobrze dla oka i dla widzów, którzy będą na to patrzeć. Gdybyś miał ją zareklamować w dwóch zdaniach, to co byś powiedział kibicom? Że szykuje się zajebisty fight. To ja zapytam, kto jutro wygra w main evencie, czyli Różal czy Josh Barnett? No oczywiście, że jestem za Marcinem Różalskim.